Ja oczywiście będę chciał w klasyczny sposób podejść do tematu E6. Dobra, jednak nie. Zagrajmy tutaj G3. Posunięcie G3 wydaje mi się być jednym ze złośliwszych wyborów przeciwko E6 w drugim ruchu. E5, czekajcie, coś nawet widziałem to kiedyś. Dobra, więc ja tutaj zrobię roszadę. Coś kiedyś to E5 gdzieś mi się umsknęło, gdzieś to widziałem, ale nie pamiętam już gdzie. Dobra, więc mój plan jest tutaj, rzekłbym, prymitywny. To znaczy ja oczywiście chcę przeprowadzić posunięcie D4, no i w ten sposób zdominować chcę to rozdanie. No i teraz tak, czy mogę już zagrać D4? Nawet mogę. Dobra, policzmy. D4, CD, CD, ED, E5. Koczyk D5, hetman E4. Wygląda to bardzo słabo dla oponenta. Zostanie z takim izolowanym pionkiem, nie? No dobra, nie wiem o co chodzi. Albo jest to coś bardzo sprytnego, czego ja po prostu nie rozumiem, albo jest to po prostu głupie ustawienie. Bo wydaje mi się, że i E5 i C5 zagrane, kiedy ja chcę zagrać D4, no to po prostu kontrproduktywnie działa. Bo czarny nie może zagrać D5, nie może skontrować, a ja będę mógł później po wybijaniu będę mógł zagrać E5. Ten jego skoczek z F6 nie bardzo ma gdzie odchodzić. No jeżeli on zbije i zagra D6, to wtedy wale D5. To już w takim powiedzmy quasi królewsko-indyjskim stylu będę miał przyjemną przewagę w przestrzeni, więc wydaje mi się to dosyć dziwny wybór z jego strony. Oczywiście on może też zignorować i zagrać D6 od razu. No ale okej, podszedł w ten sposób do tematu. No to ja gram posunięcie E5 zgodnie z pierwotnym zamysłem. Gram posunięcie hetman E4 też zgodnie z pierwotnym zamysłem. No i oczywiście pionka D4 będę chciał odzyskać. No i później na troszeczkę przyjemniejszej pozycji gdzieś przycisnąć oponenta. Czy to będzie przewaga? Raczej nie. Ale wiecie, jakaś tam delikatna presja. Jak przeciwnik jeszcze jakieś wygibasy zacznie robić, to może wyjdzie z tego zacna przewaga. Dobra, więc ja biję na D4, on odbija, ja biję, on gra D6. No mój goniec na pewno jest potężny, więc jest to jakiś plusik, ale że tak to ujmę, nic specjalnego. No dobra, niemniej pionka odzyskać na pewno trzeba. No i tak myślę, jak odpowiedzieć na ruch D6, bo na pewno przeciwnik D6 zagrać musi. No i wiecie, co tak sobie myślę? Że po prostu po D6 zbije, on zbije, ja zbiję, on zbije, zagram wieża D1 może? Albo po prostu zagram skoczek C3. Jego skoczek jest głupi na C7, a pion B7 zawsze będzie podwisał. No to to musi być dobre, nie? Czy jest coś mądrzejszego? Nie no, wydaje mi się, że jest okejka. Ja to lubię właśnie z debiutu, taką delikatną presję dostać i przeciwnik wtedy przez całą partię się musi gimnastykować, by jakoś spod tej presji się wydobyć. Tylko, o kurczę. O kurczę. Dobra, jednego triku nie zauważyłem z daleka. Skoczek B5. Skoczek B5 on teraz może zagrać i odbić na D6 skoczkiem i to mi psuje całą koncepcję, gdyż ten skoczek będzie bronił na B7, nie? Okej, skoczek E6, tego akurat nie rozumiem.
Dobra, więc się po prostu odsunę. No i tak jak mówiłem, no cały mój atut polega na tym, że tego pionka, że nad tym pionkiem B7 się będę znęcał. Więc bez ryzyka. Okej. Dobra, więc wymieniam. I cyk. Jak przeciwnik zagra tam wieża B8, to goniec E3, wieża D1, wieża C1. Kurczę, no raczej tutaj nic specjalnego nie dostałem, ale to ciekawe, bo coś nowego się nauczę z tej partii. E5 mi nikt nie zagrał. Być może w ogóle D4 jest złym planem. No mi się wydawało to w punkt. Trafienie. Ale być może nie jest to dobre podejście, co ciekawe. No dobra. Okej, no to. Ale spróbujemy oczywiście przycisnąć, bo nie takie remisowce się wygrywało, oczywiście, wiecie o co chodzi. Więc tak, goniec E3 muszę. To nie podlega wątpliwościom żadnym, gdyż trzeba się tutaj zaktywizować. Bez rozwiniętych figur to w żadnej pozycji nie poatakuje. I tutaj jest ten jeden ruch różnicy. Bo ja już wyprowadziłem wszystkie lekkie figury, przeciwnikowi jeszcze brakuje gońca. I teraz, jeżeli on zagra A6, no to wiecie, zawsze mogę takie chytre goniec A7 wrzucić, co będzie dla niego wkurzające. W ten sposób, na wymianki. Okej. Okay. No to sprytne, muszę powiedzieć. Bo ten skoczek będzie oczywiście jeszcze punkt B7 zabezpieczał, nie? Więc wolelibyśmy czegoś takiego uniknąć. Ale no chyba nie mamy tutaj takiej konfiguracji, która nam to umożliwi. Dobra, więc zróbmy tak. Bicie. I wieża C1 po prostu. Chodzi mi o to, że zerkam na tego skoczka, wiadomo. I planuję skoczek D5. I ten skoczek na D5 będzie bardzo wrednie ustawiony w mojej ocenie. To tak teraz sobie pomyślałem, czy przypadkiem skoczek D3 nie jest tutaj ładną kontrką. No i zobaczmy. Skoczek D3, wieża C2, goniec F5, skoczek D5, skoczek F4, widły. I wygrywa. No dobra, więc nie będzie. No, brakuje mi tutaj tej wieży z F1. Jeżeli zdążę wieżę z F1 rozwinąć na D1, no to presja będzie naprawdę silna. Bo jak rozwinę tę wieżę na D1, to wtedy pole D3 mam zabezpieczone i jestem w stanie zagrać posunięcie B4. I co ciekawe, wtedy okazuje się, że ten skoczek ma bardzo mało miejsca i realnie jestem w stanie oponenta dociskać. Oczywiście pewnie to jest pozycja 0-0-0, ale tak jak widzicie, tego typu pozycje, które Stockfish z łatwością remisuje, to jeszcze dużo się może wydarzyć w partiach żywych szachistów, szczególnie jak są zmęczeni już po 8 długich partiach. No dobrze, więc gramy oczywiście tutaj. Zgodnie z pierwotnym zamysłem. No jak wyjdzie remis, to wyjdzie remis, nie? To nic nie poradzimy. Ale tutaj jeszcze jakaś dodatkowa presja czasu się może pojawić, nie? Więc jest to jakiś atucik. No dobra. Przeciwnik tutaj na skoczek B4 się chyba czai.
Więc co, wieża D2 zagrajmy wobec tego. Żeby skoczek B4 nie było stępem. No i teraz ciągle punkt B7 trzeszczy. Przeciwnik, wiadomo, będzie chciał zagrać B6. To na pewno. jakby zagrał wieża D8, to dostałbym naprawdę miły prezent. Ale niestety nie tym razem. No dobra, to chyba trzeba B3 zagrać, tak? W ten sposób blokuje gońca i blokuje tego skoczka, więc przeciwnik tutaj nic nie jest w stanie zrobić. I po B6 będę chciał wrzucić skoczka na A6 i na D6, bądź na D4. Gdzie tutaj mam też na radarze jakiś ruch F4 z planem F5. Bo o dziwo w tej pozycji goniec nie ma jakoś dużo miejsca, więc jeżeli dałbym radę zagrać F4 w takiej konfiguracji, że przeciwnik musi się cofnąć. Ach, kurczę, prawie figurę podstawił. No bo F4 to oczywiście teraz zbicie. No to F4 naprawdę rozpaliło tutaj we mnie jakąś nadzieję. No dobra, więc zagrajmy w ten sposób i skoczek tak, albo wjedzie na D6, albo wjedzie na D4. Oba ruchy bardzo aktywne są. Sprytnie oponent się broni. Bo ja też na pierwszą linię muszę uważać. Tak, kusi mnie tutaj zagranie wieża FD1, ale właśnie pierwszą linię też będę miał słabą, więc wieża FD1 jakieś H6 pewnie on sobie zagra, więc to mi po prostu nic nie da. A skoro to mi po prostu nic nie da, no to gramy skoczek D6 i czaimy się. I teraz tak. Wieża D8 to już zaczynam marzyć, bo po pierwsze mam ruch skoczek bije B7, wieża bije D2, skoczek bije C5, wieża bije A2. Ta idea tu wisi w powietrzu. Tylko kurczę, no zbije na E6 i tyle. I nie ma tutaj żadnej większej groźby. Ta wieża przeciwnika na A2 będzie zbyt aktywna, żebym był w stanie ukąsić, ale po wieża D8 mam ruch wieża D1, choć trzeba ciągle uważać na tę pierwszą linię. Daj, po wieża D8, wieża D1, goniec G4 jest ruchem. No dobra, to szukamy szczęścia dalej. No dobra, w najgorszym wypadku mogę pójść na ten remisowy wariant, nie? Więc jestem tutaj ubezpieczony. Ale ja liczę na coś więcej w tej pozycji. Ta pozycja zasługuje na coś więcej. Bo myślę tutaj oczywiście o ruchu F4, to znaczy wieża D8 i F4 wtedy. No i teraz dajmy na to, że on odchodzi, to już jest trochę inna sytuacja, bo będzie ten skoczek podwisającym skoczkiem. No dobra, to, no tylko kurczę, osłabiam tę drugą linię i to mi się bardzo nie podoba. No ale dobra, przeciwnik tutaj, tak jak widzicie, trochę się zamotał tymi figurami. I tutaj naprawdę długaśne zastanowienie z jego strony. A często jest tak, że kiedy szachista tak długo się zastanawia, to gra coś głupiego. Bo
Bo często ta presja już. Często jest tak, że myślisz, zagapisz się, patrzysz, o kurczę, nie? Minuta została i robisz jakiś pierwszy ruch, co ci przyjdzie do głowy, i często on okazuje się być głupim. Dobra, jednak się wycykał i zagrał B6. No to F4, F4, daj Panie Boże, żeby F4 tu zadziałało. Więc tak, walimy F4. Gdzie ten skoczek odchodzi? No powiedzmy, skoczek G4 odchodzi. Walimy posunięcie F5. Gdzie ten goniec odchodzi? No na C8 to wchodzi skoczek E4, więc na D7 to też skoczek E4 co najmniej nieprzyjemne jest. No dobra, więc. Być może jest coś lepszego, ale spróbujmy tutaj, wiecie. Zwiększyć tą jego presję zegarka, nie? Kurde. Teraz wszystko znalazł szybko. No dobra, walimy skoczek E4, widzowie. Jak on odchodzi, walimy wieża D1. No ta pozycja niesamowicie trzeszczy. Ale co ciekawe, mata ciągle nie widzę. Bo no jeszcze ma skoczek E5 obronę, tak? Bo wiadomo, trzeba jeszcze, żeby matę mu dać, nie? To wszyscy wiecie, o co chodzi. O kurde, jakie 300 IQ. Granie. No co, wieża D8, wieża C8. Ją obroni. No ale grozi tu skoczek E3, to ja na to muszę uważać. Kurde, no nie wierzę, że on się obronił tutaj. Widzowie, czy wy wierzycie, że tutaj nic nie ma? Nie, no to jest skandal, że tu nic nie ma. Dobra, jedyny trik, jaki tu widzę, to jakieś F6 pod dymy. Dobra, zagrajmy F6 pod dymy. Ostatnia szansa, żeby coś pocisnąć na wygraną. Dobra, ale tutaj to pocisnąłem chyba na przegraną, tak naprawdę. Przeoczyłem, że goniec C6 będzie problematycznym związaniem. Kurde, no. Jeszcze wywrotkę zrobiłem na koniec. Piruet piękny.
No dobra, co poradzisz, jak nic nie poradzisz, nie? Takie coś jeszcze jest. O kurde. Takiego triku to kompletnie nie widziałem. No i teraz licz pionkówkę, minuta na zegarze. Nie mam się tego pojęcia, co gracie, jeśli mam być szczery. O Jezu, jakie to dobre! Co to jest? I mata dostaje? Nie, nie dostaje mata. No to o co chodzi? Dobra, albo jestem bardzo głupi, albo ten ruch był bardzo głupi. Ale mnie oszukał! I w kolejnym ruchu dostaje mata. Ja, no tego nie widziałem kompletnie. Kurde, no to chłop naprawdę. Wynalazł tutaj pod presją niesamowite. No nie no, bez szans byłem. No 300 IQ muszę powiedzieć, defensywa. No dobra, GG. Kurde, nie no, 300 IQ to G5 było. Skubany, no. Ale mnie rozjechał chłop w tej końcówce. No muszę wam powiedzieć, naprawdę jestem pod wrażeniem. G5, kurde, król F5, H6 policzył, skubany. No fajna sztuczka, fajna sztuczka. Szkoda tylko, że znalazłem się po złej stronie tej sztuczki. Dobra, i teraz tak, pierwsza rzecz, którą sprawdźmy w tym debiucie. C3 jest ok, roszada. A widzicie, czyli się tutaj pośpieszyłem. Czyli to D4 nie jest dobrym podejściem, co ciekawe. No wydawało mi się, że tutaj presja jest taka całkiem niezła na pozycję przeciwnika, ale tutaj się okazuje, że po prostu nic konkretnego. Chociaż tutaj nawet nieźle to zaczęło wyglądać, nie? Jak tutaj przeciwnik tym skoczkiem tak dziwnie przekicał. Cyk, cyk. I tutaj już zacząłem marzyć w tej pozycji autentycznie. No tutaj przeciwnik minuta na zegarze. F4, ale znalazł wszystkie dobre ruchy. F5, goniec D7. Ja już byłem pewien, że to jest wygrana pozycja. Ten goniec E8 znalazł. No to ja F6. Poczekaj, 3. Kurde, no. Dobry gość. No to związanie zabójcze, autentycznie. I teraz wiecie, co trzeba było zagrać? H4, żeby nie było G5. No ale kto mógł przewidzieć ruch G5? No ja na pewno nie. I teraz pionkówka w ogóle według mnie była wygrana. Bo tutaj mój król błyskawicznie zasuwa po te pionki, a ten skubany G5 znalazł. I H6. No, niezłe. Naprawdę niezłe.